Jeszcze tam gdzieś z tyłu kręci się pan Ryszard Petru, który mówi, przebąkuje w zasadzie, że będzie startował, że chciałby być senatorem. To pani były szef i pani konkurent. Rozmawiacie? Nie. No, chciałam zauważyć, że kiedyś z nim wygrałam, w związku z tym w tym znaczeniu. Koledzy z Nowoczesnej go namawiają. To pani też go namawia, pani poseł? Inaczej nie rozmawiałam z nim ostatnio. Ostatnio to znaczy? No, już dość dawno nie widzieliśmy się. Czyli to nie Katarzyna Lubnauer namawia Ryszarda Petru do startowań. Poparłaby pani Ryszarda Petru, wsparłaby pani w tych wyborach, w tej kampanii? Czy ja na razie nie ma decyzji dotyczącej paktu senackiego. Ja uważam, że bardzo ważne jest, żebyśmy najpierw zawarli wszelkie porozumienia dotyczące paktu senackiego z rozdziałem miejsc, w których poszczególne ugrupowania. Tam pamiętajmy, że jest stała lista też tych osób, które już są w tej chwili senatorami i oni mają jakby otwarty mandat, jeżeli należeli do tej porozumienia senackiego, do tego, żeby startować ponownie.